śmierci i zmartwychwstania Boga Człowieka, Jezusa Chrystusa. Pascha oznacza przejście. Przejście anioła pańskiego opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła Faraona do wypuszczenia ludu wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności, z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez przymierze przyjaźni. Na stołach izraelskich spoczywał baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skrapiano odrzwia na znak pojednania. Naród wybrany spożywał ucztę paschalną w podstawie gotowości do podróży, stojąc z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony, to znaczy bez zaczynu, i pili gorzkie zioła na znak goryczy niewoli. Dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór to kontynuacja starotestamentalnej uczty paschalnej, którą Chrystus bogaci w wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje określony przez Jana Chrzciciela jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael, lud Boży, a więc my wszyscy porzucamy niewolę grzechu, nie dla jakiejś innej nowej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władcą jest sam Bóg. Te treści przewodzą dzisiaj w liturgii w trzech motywach. W ustanowieniu Eucharystii, w uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa, wezwaniu do prawdziwej miłości, popartym sceną umycia nóg uczniom. Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana, jak uczniowie na ostatniej wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu, weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje ciało i krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej ofierze nowego i wiecznego baranka obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego. Dlatego w podstawie radosnej wdzięczności bierzmy udział we mszy świętej i przyjmujmy komunię świętą. Niech nasze domy przypominają wieczernik, w którym Chrystus modlił się za uczniów, służył im i okazał największą miłość. Rozpoczyna się liturgia mszy świętej Wieczerzy Paschalnej.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kochani, jak słyszeliśmy we wstępie do mszy świętej, w tym komentarzu, rozpoczynamy obchody świętego Tryduum Paschalnego. Rozpoczynamy je mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz przypomina nam o chrystusowym przykazaniu braterskiej miłości. Bardzo serdecznie witamy, kochani, w naszej wspólnocie parafialnej, ale także i w naszej zakonnej wspólnocie ojca Franciszka, ojca wikariusza naszej prowincji, zastępcę prowincjała, który przyjął nasze zaproszenie, aby przez ten święty czas Tryduum Paschalnego i uroczystość Zmartwychwstania być razem z nami, dzielić się Bożym Słowem. Bardzo serdecznie witamy Cię, ojcze Franciszku, w naszej wspólnocie. Po raz kolejny znamy Cię z rekolekcji naszych, znamy Cię też i z mass mediów, z tych programów, które prowadzisz w telewizji. I jesteśmy Ci naprawdę wdzięczni za to, że pozytywnie odpowiedziałeś na nasze zaproszenie, jesteś wśród nas. Bardzo serdecznie witam Was, siostry i bracia. Jesteście, drodzy parafianie, ale witam też wszystkich gości, którzy już zjeżdżają do naszego miasta po to, aby ten czas świąteczny spędzić tutaj w Helu na wypoczynku, ale przy tym też znaleźli czas na to, aby uczestniczyć w tej mszy świętej i być razem z nami, braćmi, franciszkanami, jak to jest dzisiaj we wstępie, w tym chrystusowym przykazaniu braterskiej miłości. Witam też wszystkich tych, którzy uczestniczą w tej naszej mszy świętej, Wieczerzy Pańskiej, poprzez środki masowego przekazu. Docieramy do tych wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy w tej chwili osobiście nie mogą uczestniczyć gdzieś tam u siebie we mszach świętych, są przykuci chorobą, cierpieniem, ale poprzez te środki masowego przekazu w całej Polsce mogą łączyć się z nami w modlitwie. Ojcze Franciszku, bardzo proszę o sprawowanie tej Najświętszej Eucharystii, o wygłoszenie Słowa Bożego i przewodniczenie tej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, a także przez całe Tryduum o Słowo Boże kierowane do nas i do naszej parafii. Dziękuję ojcu proboszczowi, przełożonemu domu. Ja tutaj się naprawdę czuję wśród was bardzo dobrze i Jurku, non-stop do usług. Do usług. Tak, moi drodzy, Eucharystia to jest przeżywanie tajemnicy daru wzajemnej miłości. Bóg nas umiłował, my mamy się nawzajem miłować i od Boga pragniemy czerpać tę miłość. Natomiast mamy świadomość, że nie zawsze w naszym życiu realizujemy przekazanie Bożej miłości, że niekiedy i w relacji do Pana Boga, i do drugiego człowieka, i do siebie nie postępujemy tak, jak powinniśmy. Mamy świadomość naszej grzeszności. Dlatego zanim przystąpimy do świętych czynności, uznajmy naszą grzeszność i przeprośmy i Boga, i siebie nawzajem za popełnione grzechy. Spowiadam się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia mówi o Bożym nakazie obchodzenia Paschy, o nakazie odnośnie spożywania wieczerzy. Ofiara baranka paschalnego przynosi obronę przed gniewem Boga. Ma być powtarzana co roku na pamiątkę odnowy przyjaźni z Bogiem i wyjścia z Egiptu, kraju niewoli. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto Słowo Boże.
Przy stole ostatniej wieczerzy sam Jezus stał się prawdziwym barankiem, za nas ofiarowanym i danym nam na pożywienie w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Pamiętajmy o tym, że przy ołtarzu spełnia Chrystus to samo, co uczynił dla nas w Wieczerniku i na Kalwarii. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skłoniwszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile raz pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szatę. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład,
abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Siądźcie. Moi drodzy, w opowiadaniu o ostatniej wieczerzy pozostawionym nam przez Pawła spotykamy się z nakazem Jezusa: czyńcie to na moją pamiątkę. Znamy dobrze te słowa, kapłan odpowiada je podczas każdej mszy świętej. Również święty Jan, opisując ostatnią wieczerzę, przytacza nakaz Jezusa: dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Usłyszeliśmy to na zakończenie dzisiejszej Ewangelii. Te dwa jezusowe przykazania są ze sobą niewątpliwie powiązane, ale przedstawiają pewną różnicę. W pierwszym przypadku chodzi o czynienie pamiątki, dlatego kapłan wypowiada te słowa w czasie celebrowania Eucharystii, a więc o coś, co odnosi się do liturgii, co odnosi się do mszy świętej. Natomiast w drugim przypadku, czyli gdy czytamy te słowa z Ewangelii Jana, które dzisiaj usłyszeliśmy, chodzi o postępowanie, abyście i wy tak czynili, abyście i wy tak postępowali, jak ja postępowałem, a więc chodzi o coś, co odnosi się do naszego życia, do naszego postępowania. Zauważmy, że w Ewangelii według świętego Jana, która powstała jako ostatnia, nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Natomiast jest mowa o umyciu nóg, czego nie ma w pozostałych Ewangeliach. Podkreślając ten gest umycia nóg, święty Jan Ewangelista jakby chciał przypomnieć wspólnocie chrześcijańskiej, która już przecież od wielu lat, od wielu dekad odprawia Eucharystię. Chce przypomnieć, jakie było znaczenie tego obrzędu i jakie są w nim zawarte konkretne wymagania i dla Kościoła, i dla nas wszystkich, którzy Kościołem jesteśmy. Spróbujmy zatem zrozumieć znaczenie, jakie dla świętego Jana ma gest obmycia nóg apostołom. Przypomnijmy, Jezus mówi: dałem wam przykład. Czego przykład dał nam Jezus? Czy mamy dosłownie umywać nogi braciom, gdy zasiadają do stołu? No pewnie nie o to chodzi. Chodzi o przykład czegoś, co można łatwo odkryć, gdy czyta się Ewangelię i gdy wie się, kim jest Jezus. Jezus, mając świadomość, że jest Synem Bożym, że jest Panem i Nauczycielem, świadom swojej najwyższej godności, zdjął swoje szaty, złożył je, przepasał się prześcieradłem, czyli szatą sługi, przystąpił do umywania nóg apostołom. Chodzi tu o prawdę, która przenika przez wszystkie pisma Nowego Testamentu. Jezus, sługa Boga, Jezus, sługa ludzi. W Ewangelii świętego Łukasza Jezus wypowiada takie słowa: któż bowiem jest większy, czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Powiemy: no tak. A Jezus mówi: oto ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Jak ten, kto służy. Jezus powiedział te słowa, ponieważ wśród uczniów powstała dyskusja na temat tego, kogo z nich można uważać za większego, kto z nich jest ważniejszy. Może ta sama okoliczność skłoniła Jezusa do gestu obmycia nóg apostołom jako pewnego rodzaju przypowieść w czynie. Podczas gdy uczniowie z ożywieniem dyskutują, kto jest ważniejszy, kto ma rację, kto ma pierwszeństwo, Jezus wstaje po cichu od stołu,
szuka ręcznika, szuka naczynia z wodą, potem wraca, przyklęka przed Piotrem, aby mu umyć nogi, wprowadzając go oczywiście w wielkie zakłopotanie. Jak to ty, panie, ty chcesz mi nogi umyć? Umywając uczniom nogi, Jezus chciał jakby streścić cały sens swojego życia, aby to mocno wyryło się w pamięci uczniów i aby pewnego dnia, gdy będą już do tego zdolni, mogli to zrozumieć. Dlatego Pan Jezus mówi do Piotra: Piotrze, tego, co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Zrozumiesz, że istotą chrześcijaństwa jest służba. Całe życie Jezusa od początku do końca było umywaniem nóg, to znaczy służbą ludziom. Jezus dał nam przykład życia rozdawanego innym, życia, które stało się chlebem łamanym dla świata. Przez słowa "czyńcie tak, jak ja uczyniłem", Jezus ustanowił więc diakonię, to znaczy posługiwanie, czyniąc je podstawowym prawem chrześcijańskim, albo jeszcze lepiej, stylem życia i modelem wszystkich relacji w Kościele. Zwłaszcza my, zakonnicy, powinniśmy dzisiaj w sposób szczególny uświadomić sobie na nowo, że sens naszego istnienia, że cała nauka o charyzmatach jest ukierunkowana ku służbie. Służba to dusza i cel wszelkiego charyzmatu, przede wszystkim zakonnego charyzmatu. Dwie rzeczy, charyzmat i służba, są ze sobą niezwykle powiązane. Charyzmat, który nie realizuje się w służbie, jest jak zakopany talent. Jest jak pług, który rdzewieje, jeśli nie używa się go do orania ziemi. Kościół jest charyzmatyczny po to, by służył. Zakony są po to, by służyć. W Niedzielę Palmową 4 lata temu papież Franciszek powiedział piękne słowa, które można streścić w ten sposób. Życie, które nie jest służbą, niczemu nie służy. Życie, które nie jest służbą, niczemu nie służy. Tyle do nas zakonników, ale nie tyle do nas zakonników, ale też do wszystkich, którzy podejmują jakąkolwiek działalność w Kościele, czy to jest trzeci zakon, czy grupa modlitewna, czy jakakolwiek inna wspólnota. Charyzmat i służba są ze sobą zawsze ściśle powiązane. Charyzmat, który nie realizuje się w służbie, jest zakopanym talentem. Czym jest służba? Służba wskazuje na pewien styl życia. Wskazuje na sposób odnoszenia się do innych w naszej pracy. Albo też wskazuje na naszą zależność od innych. Służba może być też czymś negatywnym, jeśli jest wymuszona, jeśli jest interesowna. Gdy nawet dwoimy się i troimy dla innych, ale w tym wszystkim, co robimy, szukamy aprobaty, pochwały, aby zaspokojone zostało nasze poczucie jakiejś wyższości, byśmy mieli to poczucie, że jesteśmy ważni, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy dobroczyńcą, a więc robimy to na swoją chwałę. Ci, którzy służą na pokaz, otrzymali już swoją nagrodę, można by sparafrazować słowa Pana Jezusa. Dzisiaj wszyscy mówią o służbie. Każdy, kto spełnia jakąś funkcję w społeczeństwie, twierdzi, że świadczy usługi, że służy. Jest jednak coś, co charakteryzuje służbę w znaczeniu ewangelicznym. Chodzi o motywację i chodzi o wewnętrzną postawę, z jaką służba jest spełniana. Z jakim nastawieniem swoją służbę spełniał Pan Jezus? Święty Jan pisze: Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. A zatem służba, której uczy nas Chrystus, wypływa z miłości. Z miłości, która nie szuka własnej korzyści, ale korzyści drugich. Z miłości, która nie jest poszukiwaniem dla siebie, ale jest dawaniem. Jednym słowem, taka służba jest naśladowaniem Boga, który będąc, jak mówi święty Franciszek, dobrym dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym dobrem, nie może kochać i obdarowywać inaczej, jak tylko darmowo, bez jakiejkolwiek własnej korzyści. Dlatego, i to jest bardzo ciekawe, gdy chodzi o służbę w znaczeniu ewangelicznym. Służba w znaczeniu ewangelicznym charakteryzuje tego, kto posiada, kto daje,
kto ma czas, kto ma umiejętności, kto ma możliwości, kto może swoim talentem, swoim życiem obdarować innych. To jest służba w znaczeniu ewangelicznym. Moi drodzy, umycie nóg jest sakramentem chrześcijańskiej władzy. Bardzo ciekawe słowa. Umycie nóg, służba jest sakramentem chrześcijańskiej władzy. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Jezusowe słowa musicie nawzajem umywać sobie nogi oznaczają musicie spełniać wobec siebie posługę pokornej miłości. Miłość i pokora tworzą razem ewangeliczną służbę. Miłość i pokora. Sam Pan Jezus od chwili wcielenia nie czyni nic innego, jak tylko się uniża. Uniża aż do ostateczności, gdy widzimy Go na klęczkach, gdy umywa nogi swoim uczniom. Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. To jest reguła służby. Nie szukać dogodne tego, co dla mnie. Jakież drżenie powinno przeniknąć aniołów, gdy widzą takie uniżenie Syna Bożego, na którego oni nie śmią nawet spojrzeć. Stwórca na kolanach przed stworzeniem. Zawstydź się, pyszny popiele. Bóg się uniża, a ty się wywyższasz, mówił do siebie święty Bernard. Pokora, która jest uniżeniem, aby służyć, jest królewską drogą upodobnienia się do Boga. Święty Franciszek wołał, patrzcie bracia na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze, uniżajcie się i wy, aby was On wywyższył. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się daje. Moi drodzy, Jezus dał nam przykład, wykonując jeden z najbardziej pokornych gestów, jakie znano w Jego czasach. Gestu, który wykonywali niewolnicy. Umycie nóg. Święty Paweł upomina, nie gońcie za wielkością. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Na koniec słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. Zgromadzeni na Wieczerzy Pańskiej, przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez podejmowaną pokutę nieustannie się odnawiał. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pomyślnie się rozwijała i została zachowana od wszelkich nieszczęść. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za spowiedników i rekolekcjonistów, aby owocnie prowadzili ludzi do pojednania z Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących z powodu zdrady bliskich,
aby Chrystus napełnił ich serca pociechą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się zamierających, aby odchodzić z tego świata pojednani z Bogiem i ludźmi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji kapłanów, a szczególnie za naszych kapłanów, którzy z nami są na tej świętej Eucharystii. Ojca Franciszka, Ireneusza, Jordana, Bartłomieja, aby dobry Bóg błogosławił im na każdy dzień ich życia i obdarzał swoimi łaskami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w czasie pokuty i pojednania wyszli umocnieni w wierze. Ciebie prosimy, Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy w ten uroczysty wieczór i umocnij nas wszystkich w wierze, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Stał się dla nas chlebem życia. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę z Tobą, na cześć chwały swojego imienia.
Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi i wołając: Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Tadeuszem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa,
Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, Ojca swojego Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie te ofiary na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem,
Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego do Ojca w niebie ośmielamy się wołać. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Święta rozdzielana będzie przy ołtarzu, ale także i Komunia Święta udzielana będzie na chórze. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
zastawił stół. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Myślę, że teraz jest ten moment na to, żeby złożyć życzenia, bo potem już będzie Pan Jezus w ciemnicy, będzie cisza, wielkie skupienie i modlitwa. Drodzy kapłani, dzisiaj w święto ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa przez Pana Jezusa, naszego najwyższego kapłana, pozwólcie, że w imieniu wszystkich róż różańcowych i grupy świętej Marty złożymy Wam życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustanną łaską i pokojem. Niech nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swojej przynależności. Szczęść Boże, członkinie i członkowie Żywego Różańca i Grupa Świętej Marty. Bożego błogosławieństwa na każdy dzień pracy duszpasterskiej. Wszystkim ojcom życzę trzeci zakon. Ścigonny Ojcze Proboszczu, ścigonny Ojcze Jordanie, ścigonny Ojcze Franciszku, ścigonny Ojcze Bartłomieju. W imieniu liturgicznej służby ołtarza chcielibyśmy Ojcom podziękować za posługę, trud i modlitwę, za serca otwarte i dłonie gotowe. Niech Was Bóg błogosławi w każdy dzień, co nadchodzi nowe. Życzymy Ojcom zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i błogosławieństwa Maryi na każdy dzień posługi. Życzy liturgiczna służba ołtarza. Jeszcze tabletki na cukier. Ojcze prowincjale, Bóg zapłać. Jeszcze raz dziękuję za Twoją obecność wśród nas, za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie, za to, że mogliśmy razem tu na początku Polski w Helu celebrować mszę świętą Wieczerzy Pańskiej razem z Tobą. Bóg zapłać. Dziękujemy za to, że przyjąłeś zaproszenie, że jesteś przez te święte dni, trzy dni razem z nami. Bóg zapłać, kochani, Wam. Za Waszą obecność, za to, że jesteście, za każde dobre i życzliwe słowo, bo bez Was ciężko by się pracowało. Ojcze Franciszku, służyć jest bardzo ciężko. Wymaga to naprawdę nieraz wielkiego zaparcia samego siebie i doskonale o tym wiemy, ale bez takich parafian, jakich my mamy, ta służba staje się naprawdę radością. Z tymi naszymi
ludźmi o dobrym sercu, o gorącym sercu, o życzliwym sercu, ta służba staje się radością. I za to wam, kochani, dziękuję. Za każdy uśmiech, za każde dobre słowo, za to, że jesteście z nami. Nie tyle w tych momentach radosnych, bo to najprościej jest być w tych momentach radosnych razem z tymi, którzy się cieszą i radują, ale najbardziej dziękujemy wam za to, że jesteście z nami wtedy, kiedy nas coś boli, kiedy nie układa się za bardzo, kiedy widzicie, że no coś tam nie wychodzi. I za to wam dziękujemy, że jesteście z nami, jak to w tym serialu, na dobre i na złe. Bóg zapłać wam za to, a ze swej strony myślę, że w naszym imieniu przepraszam za to, co było nie tak. Bo na pewno coś było nie tak. Nie jesteśmy idealni, ale dzięki wam uświęcamy się i razem idziemy na tej drodze do nieba. Za waszą obecność, za każde dobre i życzliwe słowo serdecznie dziękujemy. Za to, że jesteście fizycznie z nami. Żeby nie było tak, jak na jednych misjach. Ojciec rekolekcjonista mówi, to teraz jest nauka stanowa dla mężczyzn. I wychodzi, patrzy, a tam tylko jeden chłop i to jeszcze stoi pod chórem. Więc mówi, panie, to chodź pan tu bliżej, będziemy sobie rozmawiać, nie będę krzyczał przez cały kościół. Za to chłop krzyczy przez cały kościół i mówi, ojczulku, nie, ja się tu schowałem, bo deszcz pada, a czekam na autobus. Za to, że jesteście. Bóg zapłać jeszcze raz za każde dobre, życzliwe słowo. Za chwilę przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godziny 22. Znajdźmy chwilę. Nieraz tak jest, że sobie wyjdziemy wieczorem na spacer, wstąpmy na minutę do kościoła, na modlitwę. Jutro od godziny 8 już kościół jest otwarty, będziemy mogli poadorować Pana Jezusa o godzinie 8.30. Wspólnotą my tutaj odmówimy sobie modlitwę jutrzniej, godzinę czytań. W piątek pani organistka po mszy już będziemy śpiewać gorzkie żale, godzinki chciałem powiedzieć, gorzkie żale. Więc niech ten dzień wielkopiątkowy jutrzejszy napełnia nas też taką zadumą. Zadumą. To są te święte dni. Żebyśmy tak prawdziwie potrafili dostrzegać drugiego człowieka na tej swojej drodze, ale też i jemu służyć. Bóg zapłać jeszcze raz, Ojcze, za słowo, za obecność i wam, kochani, za to, że jesteście. Z całego serca. Dziękuję. Tak tylko dodam, Ireneuszu, że ty mnie nie musisz przekonywać, że to są dobrzy ludzie, bo ja tym wiem i tego doświadczyłem. Tak, tak. Przeniesiemy teraz Pana Jezusa. Przeniesiemy Pana Jezusa teraz. A teraz kapłan przeniesie procesyjnie na święty sakrament do ołtarza adoracji, ciemnicy. Będziemy mu towarzyszyć w modlitwie wspólnej i razem uczcimy Jezusa, naszego Pana. Pamiętajmy, że pamiątka Wielkiego Czwartku nie może napełniać nas smutkiem i przerażeniem, lecz radością i wdzięcznością. Trwajmy przy Chrystusie, który oczekuje i przygotowuje się na śmierć, ale przede wszystkim oczekujmy Jego chwalebnego zmartwychwstania, które jest podstawą naszej wiary, pełnią naszej nadziei, a do którego prowadzi droga Bożej miłości.
Mogę to zamknąć?